Konfederacja zgłasza postulat likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego. Tak, zdecydowanie można zlikwidować tą opłatę, tą daninę publiczną, rozciągniętą już nie tylko na wszystkich właścicieli telewizorów, ale według wyroku zeszłorocznego NSA rozciągniętą na wszystkich, którzy posiadają i laptopy, i nawet smartfony. Ta opłata jest niepotrzebna. Takie ogromne pieniądze na telewizję publiczną nie muszą iść. Zdecydowanie nie spełnia swoich oczekiwań społecznych telewizja publiczna w zakresie misji publicznej. Realizuje tak naprawdę partyjną linię propagandową, ordynarną, jeżeli chodzi o ostatnie 8 lat. Więc temu się stanowczo sprzeciwiamy. Nie musimy się zrzucać na te ogromne zarobki naczelnych propagandystów. Poprzednia władza przepaliła tak miliony złotych, a obecny likwidator nie chce podać zarobków obecnych władz telewizji publicznej. Więc mamy do czynienia z tym samym, kiedy jedni przepalają miliony, to jest źle, a kiedy my, w cudzysłowie, czyli oni przepalają, to jest dobrze. Zdecydowanie trzeba od tego uciec. Likwidacja abonamentu radiowo-telewizyjnego jest bardzo dobrym rozwiązaniem i mówimy to jako rozwiązanie naprawdę istotne, a nie jako tekst propagandowy, tak jak zrobił to Tusk, który kiedy ma już możliwość likwidacji abonamentu, to tego nie robi. Konfederacja, wolność i niepodległość.